Jesteśmy na żywo, 19 godzina. Witamy bardzo serdecznie. To już 32 ogrodowy live naturalnie o ogrodach. Ja będę tutaj patrzył, trochę zerkał raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Będę patrzył na Katarzynę, będę patrzył na pytania od Was napływające i będę patrzył także na transmisję z meczu. Na razie 0-1 przegrywamy ze Słowacją. Rozpoczyna się druga połowa. Za chwilę no, będzie się działo. Będzie się jeszcze działo przez mają ten czas, żeby się odegrać. Widzisz, Jacku, ty będziesz przynajmniej byś tak się denerwował, bo będziesz z nami tutaj. Ja będę, nie, ja się bardzo będę denerwował, bo mam tutaj na drugim monitorze obraz, transmisję. Na żywo, no, ty masz cały czas transmisję i tak chcesz na podwójne życie prowadzić dzisiaj? Słuchaj, raz na jakiś czas facet ma prawo poprowadzić podwójne życie i dzisiaj tak się, dzieje. Witamy Was bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku opowiadaliśmy o gnojówkach. O różnego rodzaju gnojówkach, które warto robić i które są dobrym tym nawozem płynnym, szybko działającym, tak jak Katarzyna mówi. Ja ostatnio poczytałem dużo na temat, zachęcony przez Katarzynę, więc wszystkich Was także zachęcamy, poczytałem dużo na temat tego, w jaki sposób roślina porozumiewa się, to co Katarzyna opowiada, z życiem w glebie, w jaki sposób daje sygnały do tego, żeby dostarczyć im azotu, potasu, tych pierwiastków, których potrzebuje. I rzeczywiście to jest fascynujące, to życie w ziemi, te ostatnie lata nauki, Katarzyno, które rozwijają się na temat właśnie tego życia doglebowego, są naprawdę fascynujące. Są naprawdę fascynujące. I teraz oczywiście żałuję, że nie uczyłam się, znaczy uczyłam się oczywiście jak najbardziej, ale że nie, może nie wszystko zrozumiałam na lekcjach chemii w podstawówce i w szkole średniej, ponieważ jest to tak fascynujące, że teraz jak moje dziecko na tej chemii siedzi, to ja wszystko z nim robię, bo to jest naprawdę ciekawe i oczywiście trzeba troszeczkę sobie zdawać sprawę z tego, jakie są procesy chemiczne, żeby zrozumieć, co się dzieje w glebie, ale też i biologię i oczywiście, bo tak, jak wychodzi na to, że podobno, no nie podobno, tylko ja wierzę, że na pewno tak jest, że pod ziemią jest więcej życia i więcej się dzieje niż na ziemi. No pewnie, pewnie tak. I o tych gnojówkach. Mówiliśmy o pokrzywie, która dostarcza azot. Mówiliśmy o żywokoście, czy to lekarskim, czy to rosyjskim, który także dostarcza nawóz, może być jako gnojówka nawozem płynnym, czyli potasem, ale ja doczytałem się ostatnio, że nawet taki uciążliwy chwast jak podagrycznik, uciążliwy, ale jednocześnie bardzo zdrowy, zawiera bardzo, znaczy bardzo, zawiera także sporo potasu, więc w razie czego, jak się macie podagrycznik w swoim ogrodzie, to nie tylko do celów leczniczo-kulinarno-spożywczych można go używać, ale także robić gnojówki z tych liści, tak, podagrycznika. Patrzysz na transmisję? Nie, jeszcze się nie zaczęła transmisja, spokojnie, tutaj witamy wszystkich naszych słuchaczy. Teraz jejku, tyle jest pracy teraz w ogrodzie, że grać, aż to się bawią piłką i czekają, nie wiem na co. Masz rację, też jestem rozczarowany, Dawid, pierwszą połową to straszne, no Słowacja ileś tam pozycji poniżej nas, a po prostu jak przeprowadza kontratak, to aż klękajcie narody. Co ty pokazujesz mi? Dzisiaj przyszły do mnie nasionka, które zamówiłam sobie. To są nasionka roślin dwuletnich i to będzie maksyberyjski. Piękna odmiana malwy, pojedyncze, różowe, duże, takie jasno-różowe, pojedyncze kwiaty. Oczywiście wieczornik damski i oczywiście goździk brodaty. I to wszystko pojedzie do Zgorzałego, ponieważ w przyszłym tygodniu jestem w Zgorzałem. I będę wysiewała właśnie te roślinki i będziemy robić film, program Grunt to Ogród, pokazując, jak będziemy wysiewać dwuletnie kwiatki, ale jestem bardzo podniecona, ponieważ jakaś nowa odmiana malwy.
Tak, właśnie. Bardzo dobrze. To znaczy, to ja też w tym tygodniu załapię się na nasiona w takim razie i będę szczęśliwy. Dobrze, to spróbujmy odpowiedzieć na pytanie od Ewy. Jest tak mało. Czy to możliwe, że kędzierzawość liści brzoskwini sama ustala? Bo na przykład działki już nie jest porośnięte chwastami, tylko trawą. A, że sama ustała być może. O. Czy to możliwe, że kędzierzawość liści brzoskwini sama ustała? Tak, to jest możliwe. W jednym roku brzoskwinia choruje, czy morela, ale głównie brzoskwinia, a w kolejnym roku jest zdrowa, zdrowiuteńka i nic jej nie jest. Tak, ale jeszcze bardziej może być tak, że w jednym roku zaczyna się kędzierzawość liści brzoskwini, a te liście my regularnie zbieramy i się ich pozbywamy i ona nawet wtedy może ustać. Oczywiście, że może, bo to wszystko zależy tak naprawdę od warunków pogodowych głównie i od tego, w jakim stanie jest roślina. Czy ma stres, czy nie ma stresu, a nawet jeżeli jesteśmy bardzo dobrymi ogrodnikami, to czasami rośliny w stres wprowadzamy. Także to jest wszystko możliwe i podejrzewam, że zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, czy na działce są chwasty, czy trawa, ponieważ to raczej jest związane z atmosferą. Chyba, że ta brzoskwinia rosła tak, że te wszystkie chwasty ją otaczały i ona po prostu była, że tak powiem, osaczona nimi. To wtedy może przeduszona. Tak, taka. Bo wtedy nie było przepływu powietrza pomiędzy liśćmi ani gałęziami brzoskwini, więc wtedy takie zastałe powietrze, wilgotne, no wiadomo, jeszcze liście tych chwastów też będą powodowały wilgoć nadmierną i wtedy może faktycznie, ale jeżeli one są od siebie oddalone w jakiś sposób, to raczej to nie ma nic wspólnego, ale może ustać, także cieszmy się. Ja także pozdrawiam Agnieszkę, to wczorajsza wizyta z Jankiem w ogrodzie Katarzyny, bo przypominamy, w sobotę i w niedzielę ogród Katarzyny jest otwarty od 11 do 16. Moje gardło się trzyma, wczoraj dwie wycieczki prowadziłem. Serio? Dwie? To lepiej ode mnie, ja tylko jedną prowadzę. Ale żyjemy, ale ja przynajmniej żyję i dziewczyny też żyją. Beata pyta, czy żybokos z kwiatami nadaje się na gnojówkę? Tak. Wszystkie części się nadają na gnojówkę. Tak, to nie pokrzywa, że pokrzywa jak kwitnie, to już zostawiamy ją w spokoju, nie zbieramy na gnojówkę pokrzyw, a żywokos tak ściąć do samej ziemi, co jest ważne. Katarzyna pyta na temat nasion odmianowych kuklików. Czy to są długowieczne byliny? Tak, kukliki są w ogóle piękne, długowieczne, ale nie wiem, czy z nasion można, nie wiem, czy wszystkie odmiany można uzyskać z nasion, ponieważ im bardziej ta roślina jest zhybrydyzowana, pokrzyżowana, to ciężej jest uzyskać przez rozmnażanie właśnie generatywne, czyli z nasion. Więc Kasiu, nie wiem, czy uda ci się każdą odmianę nową dostać z nasion, ale bardzo łatwo się dzieli i bardzo ją polecam. To jest kuklik, to jest piękna roślina, polecam. I nadaje się na miejsce półcieniste. I pytanie od Teresy, bo od kilkunastu lat uprawia jeżynę bezkolcową. Dobrze się miała i pięknie owocowała. Niestety dopadła ją rdza. Czy można jej pomóc, czy jakoś, czy w ogóle da się jej w jakikolwiek sposób pomóc? No na początek trzeba, nie wiem, czy ta rdza jest na pędach, czy na liściach, ale na początku na pewno należy wszystkie te liście usunąć. Zostawić tylko liście na czubkach, tak, żeby tylko i tak te liście na czubkach rośliny mają największe zdolności fotosyntezowania. Po prostu usunąć te chore liście i zrobić wszystko, żeby to roślinie było dobrze. Kupić na przykład, albo zrobić samemu jakiś oprysk, właśnie tak jak mówiliśmy, albo z pokrzywy, albo nie musi być, to nie chodzi tutaj o azot ani o potas, tylko o coś dobrego, żeby dodać roślinie, tak? Z obornika może być, można zrobić oprysk z mieszanki właśnie z ziół, może być w tym również skrzyp, może być mniszek, może być żywokost, pokrzywa z mieszanki ziół, można również zrobić oprysk z efektywnych mikroorganizmów, to też jest bardzo dobre. Wiem, że w Polsce pojawiły się takie preparaty jak wyciąg z alg i one też są bardzo, bardzo dobre, tylko że oczywiście one do nas lecą nie wiadomo skąd albo płyną, także zanim sięgniecie po takie preparaty, które
do nas idą z daleka, no wiadomo, to jest nieekologiczne, ponieważ to są te mile węglowe, jak to tak w wolnym tłumaczeniu, więc starajcie się tego nie używać, ale jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek, no to tutaj oczywiście na wyspach jest dużo akurat alg i ten produkt jest tutaj lokalny, więc jak najbardziej warto pryskać. Jak macie rośliny w ogrodzie, które mają stres, to pryskać tym. Również bukszpan, który choruje często, też tym pryskaliśmy, jak właśnie u księcia Karola dużo bukszpanu chorego, to pryskaliśmy tym wyciągiem z alg. Mm-hmm. Chciałem tylko nadmienić, że remisujemy ze Słowacją 1-1. No i pięknie. Znaczy jestem Jonaszem, jak odciągnąłem się od telewizora, to zaczęliśmy dobrze grać. Ewa pyta, co może być przyczyną, że malina nie przyjęła się? Sadzona z gołym korzeniem, z kompostem, mączką, połowa wzeszła, a połowa nie. Oczywiście sadzonek połowa wzeszła, a połowa nie. Czy to jest wina sadzonek kupione w Instytucie Sadownictwa, sądzę, że tak byłoby poprawniej. Jak zwykle uwielbiamy te słowniki. Uwielbiamy te słowniki, ten, jak to się nazywa, poprawiające w smartfonach. No ale na poważnie, co może być przyczyną? To znaczy tak, ja po pierwsze nie wiem, czy to były sadzonki już ukorzenione, czy nie ukorzenione, bo... Z gołym korzeniem. Ale tutaj Ewa napisała, może były źle pobrane, bo jak miały już korzenie, to nie ma znaczenia, czy były źle pobrane, czy niedobrze, bo już mają korzenie, tak, więc musiały być dobrze pobrane. Ja uważam, słuchajcie, w tym roku, my teraz o tym zapominamy, ale była tragiczna wiosna, tragiczna. Bardzo dużo roślin teraz dopiero pokazuje, jak straszny przeszły stres. Naprawdę, uwierzcie mi, do mnie na przykład ostatnio dzwoniła, też ciekawa taka sytuacja, znaczy pisała e-maila, już nie przesadzałam z tym dzwonieniem, no ten, guten appetit, ten, jakieś piwko tam popijamy, widzę. Ale pisniemy, a mecz jest. Słuchajcie, dostałam zdjęcia od mojej klientki, która ma od 6 czy od 7 lat piękny żywopłot z cisa. I teraz jest taka sytuacja. Na tym cisie te przyrosty młode, końcówki przyrostów są zielone. A przyrosty, które pojawiały się wiosną, czyli te wcześniejsze, które są bliżej środka rośliny, są całkowicie żółte i obumierają i odpadną zapewne. I to jest właśnie oznaka tego, że roślina była naprawdę zestresowana zimą i wiosną i te igły teraz odpadną, ale widać, że właśnie te następne, które już wyrosły teraz i późną wiosną, już były ok, dlatego one są zielone na zewnątrz, a żółte w środku. To jest bardzo ciekawa sytuacja. I to tak naprawdę upewniło mnie w tym, jak bardzo trudny był ten rok dla roślin w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, bo w Anglii jest też dziwna sytuacja. Także nie dziwcie się, jak wam coś się nie przyjmie w tym roku w ogrodzie, bo ta wiosna była dla wielu roślin zabójcza. To był taki cichy zabójca. Jak cukier. Okej. Dlaczego liście fasoli szparagowej żółkną? Fasola szparagowa żółknie prawdopodobnie nie z powodu tego, że ma za mało jedzenia, ponieważ jak wiemy, fasola szparagowa jest rośliną, która potrafi sama się wykarmić, ponieważ wiąże wolny azot z powietrza, ale może być, że pokazuje żółkte liście, z jakiegoś innego powodu jest zestresowana i nie jest w stanie pobrać tych składników pokarmowych, więc albo ma za mało wody, albo ma za dużo wody, albo ma za dużo wiatru chłodnego na przykład, bo też potrafi powiać chłodny wiatr, bo one bardzo lubią ciepło. Także jest jakiś stres dla tej rośliny. Paulina, musisz sama powiedzieć, z czego to wynika. Możliwe też jest, że coś podjada korzenie, ale to wątpię, to musiałaby być jakieś nornice czy coś takiego tam pod ziemią, tak? Ale ona by po prostu już umarła, ta roślina, raczej niż by żółkła. Tak. A ja tylko dodam, bo mam doświadczenie właśnie z wczorajszego oprowadzenia, bo jedno z pytań, które zadano mi na twoim warzywniku, to było, o, żółte liście cukinii, to jakaś choroba, co z tym robić? Więc tak samo z tymi żółtymi liśćmi fasoli. Czasem zdarzy się żółty liść na fasoli, czasem zdarzy się żółty liść na cukinii, na ogórku, czasem zdarzą się schnące listki o gdzieś tam końcowe buraczków, tak? Słuchajcie, czy jakieś drobne plamki na pomidorach? Naprawdę nie każdy żółty liść jest jakimś bardzo ostrym sygnałem ostrzegawczym, że trzeba biec z opryskami, martwić się, że już roślina umiera.
czasami przeszła jakiś stres, czasami coś jej nie pasowało i ten jeden listek, czy dwa listki zżółkły, ale w środku odbija i idzie zielone pełno liści. Ale to znaczy, w ogóle że roślina ma się dobrze i super. Tak. Ale w ogóle te cukinie to prawdopodobnie żółta odmiana. Żółte cukinie mają też bardziej złote liście. A to jest zupełnie co innego. Nie, bo ona u ciebie po prostu rzeczywiście były tam dwie cukinie, które miały po jednym żółtym listku. No już się zdenerwowałam teraz. I po jednym żółtym. To ja cię uspokajam, nie ma czym się w ogóle martwić. Poproś, niech Agnieszka oberwie te żółte liście, to jak przyjedziesz, to nie będziesz ich widziała. Teraz o piórkówkę, o trawę, która dosyć późno odbija i Katarzyna pisze, że zmarzły jej piórkówki w środku nie odbijają. Czy może je teraz podzielić, rozsadzić? Myślę, że tak. One mają taki wczesny sezon, prawda? Jak dla niej to jest jeszcze bardzo wcześniej i prawdopodobnie może nawet jeszcze wyrosnąć z niektórych gołych miejsc, że tak powiem, łysych miejsc. Ale ja myślę, że trzeba spróbować, bo albo teraz, albo nigdy, szczerze mówiąc. Mm-hmm. Pytanie o gnojówki z jaskółczego ziela i mniszka. Czy Aleksandra pyta, czy ma podlewać zamiennie raz w tygodniu każdą? Czy może być jednocześnie podlewanie? To znaczy, czy może, jak rozumiem, czy osobno może jaskółcze ziele i osobno jaskółcze ziele, osobno mniszek tak co tydzień podlewać, czy może po prostu jednocześnie i jaskółczym zielem i mniszkiem podlewać? Chodzi o gnojówki oczywiście. Ja w ogóle bym to robiła raz na dwa tygodnie. Szczerze mówiąc, bo tutaj raczej to nie jest do nawożenia już, tylko do polepszania po prostu. I osobiście ja osobiście bym podlewała co dwa tygodnie. Pewnie mogłabym, ja bym pewnie mieszała, bo ja nie widzę potrzeby, żeby tego nie mieszać, ale powiem szczerze, że nie wiem, jakie są właściwości gnojówki z jaskółczego ziela. Nie będę udawać, jest polecana. Ale nie robiłam. Jak poczytasz, to jest polecana, ale do czego to nawet nie wiem, bo też nie robiłem. Ale mniszek zawiera i azot, i potas, więc myślę, że można śmiało stosować. Bo niektórzy nawet używają tych gnojówek wszystkich raz na dwa tygodnie. Uwaga, Monika nam dziękuję, bo po raz pierwszy ma takie kapustne. Pierwszy raz mam takie. O. Takie. Moniko, bardzo my się również cieszymy i pytanie jest, czy już zrobiłaś sok z czarnego bzu, znaczy się ten taki, wiesz, naparek tak, taki, ten na kordial. Lemoniady późniejszy, kordial. No więc powiem wam szczerze, że nie, ponieważ w Anglii, to gdzie ja mieszkam, na północy Anglii, jeszcze bez tak mocno nie kwitnie. Ja wczoraj byłam na południu Anglii i tam jest zupełnie inna sprawa, ale tutaj na północy bez dopiero rozkwita. Po prostu to jest niesamowicie, jesteśmy niesamowicie do tyłu, ale podejrzewam, że wzgorzałem jest bez, że kwitnie i mam nadzieję, że jest robiony. Właśnie muszę się zapytać, muszę zaraz zapisać sobie, zadzwonić do dziewczyn, się zapytać, czy robią, a jak nie robią, to w przyszłym tygodniu będziemy robili właśnie kordial z kwiatów czarnego bzu, bo to jest najpyszniejszy kordial na świecie. To prawda, nadal 1-1 w meczu. Edyta pyta, czy można robić gnojówki z mieszanych roślin, na przykład pokrzywa, podgarycznik, żywokost? Pewnie można, tylko jest tak, jeśli roślina kwitnie, to opowiadamy o tym w tym ostatnim live'ie i Edyto, posłuchaj go, zajrzyj do tego ostatniego live'u, bo pokrzywa to azot, żywokost i także podgarycznik to mimo wszystko potas, a roślina jak kwitnie, to już tej pokrzywy, czyli tego azotu nie potrzebuje, więc nie ma także sensu. Także malutko, albo mieszać. Ewentualnie malutko, ale nie ma sensu. Ewentualnie lepiej zostawić, pokrzywy, nie? Na te kapusty, o których wcześniej była mowa. Albo zostawić gąsienicą tych ładnych motylków. Tak, Ania pyta, czy obrywać kwiaty na pomidorach, tylko nie wiem, stłamszone chyba jakieś takie, nie wiem, czy to znaczy staśmione. Znaczy chodzi pewnie, generalnie chyba się nie obrywa w ogóle kwiatów na pomidorach, więc nawet jeśli są w jakiś sposób uszkodzone czy coś, to wydaje mi się, że nie ma co obrywać kwiatów pomidorów. Anna pyta o brak owoców na pięknie rosnącej i bardzo obficie kwitnącej wiśni. Mhm. A widzisz, rozumiem, obficie kwitła wiśnia, a nie ma żadnych owoców. Trzyletnie drzewko, które wyjątkowo szybko rośnie i sprawia wrażenie
zachwyconego miejscem, a jednak zawiązanych jest tylko kilka owoców. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego tak robią, ale na pewno jest jakiś powód. Ja u siebie w tym roku miałam kwiaty na owocowych drzewach i mam dosłownie na krzyż kilka jabłek. Teraz widzę, że się zawiązało. No, ale ja mam bardzo zimno tutaj w ogrodzie, w Toad Pool, więc to może być przyczyną. Nie wiem, jak to wygląda teraz, wzgorzałem, bo już nie ma na mnie tam trzeci tydzień. Ale ogólnie w ogóle nie mam wiśni. Myślę, no ty masz, Jacek, wiśnię u siebie w ogrodzie? Wiesz co, znaczy ja swoje drzewko wiśniowe postanowiłem ściąć, bo dostało raka na gałęziach. Ściąłem, bardzo dziwne. Ściąłem do wysokości pasa i słuchaj, po prostu mam nowe drzewko, ale jeszcze za wcześnie, żeby kwitło. Mhm. Ale to może być tak. Po pierwsze, jak rozumiem, to jest drzewko młode, trzyletnie. Kwestia odmiany. Raczej wiśnie, chyba wszystkie, są samopylne, więc nie potrzebują krzyżowego zapylania. Więc tutaj ten raczej powód odrzucimy. Po drugie, może jest za mało owadów w powietrzu i może za mało zapylane jest drzewko. Z jakiegoś powodu drzewo tak stwierdziło, że nie jest w stanie przyjąć owoców, albo się nie zawiązały owoce, ale żeby nie było tak aż tak. A może owadów. Po prostu przeszła jakaś fala przymrozków, chociaż w tym roku chyba o tej porze, kiedy wszystko kwitło, nie było. Przynajmniej u nas na Pomorzu przymrozków, bo mam sporo czereśni, i mam bardzo dużo śliw. Ciekawa jestem, czy w zeszłym roku ona, ta wisienka miała owoce. No pewnie nie, bo by Ania napisała, że to pierwszy raz w tym roku. Po prostu jeszcze nie doczekała się młodych. Może jeszcze jest za młoda ta trzyletnia i może zacznie. Joasia zaczęła uprawiać kwiaty w donicach bez dziur. Z małymi doniczkami w środku, woda uzupełniana przez rurkę PCV, jedna konewka wlana do donicy wystarczy na kilka dobrych dni i poleca wszystkim naszym. Pewnie można, ja też często nie mam dziury, bo czasami nie mogę mieć dziury, ponieważ na przykład robię donice, które idą na balkon albo na taras do kogoś, więc to muszą być donice bez dziur. I na dół zazwyczaj też donica mniejsza, ale do gór nogami, żeby właśnie w środku robił się taki jakby przestrzeń, w której może zbierać się woda. Albo tak jak pokazuję w tym moim programie Grunt to ogród często, bo tam zawsze sadzimy jakieś duże donice, albo mniejsze, albo większe, albo skrzynie i zawsze na dno pokazuję, daję styropian. Bo te styropianu kawałki też są duże i pomiędzy tymi kawałkami są duże przestrzenie i tam też woda się zbiera, ale nie wlewam jej przez rurkę, PCV, tylko po prostu podlewam tą roślinę i to wszystko spływa na dół do tego tak jakby rezerwuaru, tak? Takiego baseniku pod ziemią i później jak roślina od góry pobiera wodę i wśród korzeni robi się coraz mniej wilgoci, to potem z powrotem ta ziemia wsysa tą wodę do góry i roślina się napije. Można jak najbardziej, bo wręcz by było niemożliwe czasami uprawianie wielu roślin na przykład na balkonie. Krychowiak dostał czerwoną kartkę i schodzi z boiska. A co zrobił? Będziemy grać w osłabieniu. Nie wiem, zasłuchałem się w tobie i nie zauważyłem, może powtórzę. Sfaulową. To teraz, Katarzyno, pytanie o kwiatki. O kwiatki na zagonach marchewce. Warzywnych. Dlaczego marchewka idzie w kwiatostan? Proszę odpowiedzieć. Dlatego, że jest jej źle. Więc albo ma za sucho, albo ma za ciężką glebę. Tak, bo marchewka nie lubi ciężkiej gleby, marchewka lubi piaszczystą, przepuszczalną glebę, albo ma za mokro, jak jej jest generalnie, bo nie wydaje mi się, że w Polsce jest teraz zimno, ale generalnie jak jest jej źle, to idzie w kwiatostan. Czyli marchewce jest źle, ale czasami słuchajcie, bywa tak, że tej jednej marchewce jest tylko źle, a reszta marchewek rośnie dobrze. Tak, po prostu tak się czasami trafia, że na jakiejś wrzędzie marchewek czasami jedna powie, idę w kwiatki, bo już mam dosyć rośnięcia w korzeni. I od Agnieszki pytanie o brokuły, czyli też o kwiatki, bo te brokuły 30-centymetrowe ledwo odrosły od ziemi według Agnieszki, a już zaczynają kwitnąć i co robić z nimi, bo kwiaty są maleńkie, a brokuły są. Ale jak kwitną? Jeżeli brokuły już kwitną, to znaczy, że już nie będzie brokułów. Bo brokuły zabieramy zanim zakwitną. Proszę zobacz, Agnieszka, co ty masz za brokuły? Bo jestem ciekawa, co napisane było na opakowaniu? Zwykłe brokuły, które rozumiesz, przeszły stres, było sucho. Ja myślę, że to są te brokuły dzikie. Ja myślę, że to są te dzikie, gałązkowe brokuły, które właśnie brokułują i kwitną już
dwa miesiące po wysianiu. Takie, czy one mają miękkie pędy i liście, czy twarde, bo te zwykłe, takie dzikie, o, dzikie prokuły gałązkowe, one właśnie bardzo, bardzo szybko dochodzą i ludzie się trochę dziwią, ale jeżeli one już kwitną, to już i tak nie ma co z nimi, nie będzie co z nimi jeść. Agnieszka napisała, że zwykłe, więc raczej nie. No ale zwykłe to dzikie, nie? No ale dzikie to gałązkowe, Paulina, a zwykłe to. Paulina pyta, czy może obłożyć świeżą. Położyć świeżą korę na kartony bezpośrednio na rabacie. Tak, czy ona tam się przekompostuje? Słuchajcie, ja jeszcze, ale wróćmy do tych brokuł jeszcze, bo są dwa rodzaje brokułów gałązkowych. Są dzikie brokuły gałązkowe i te wyfikane, które my uprawiamy. I te zwykłe brokuły to mogą być właśnie te dzikie brokuły. I wtedy one bardzo szybko kwitną i bardzo szybko w ogóle dochodzą. Dlatego ja chcę was po prostu uczulić, żebyście naprawdę patrzyli na tych opakowaniach, co to jest. Bo ja sama się zdziwiłam, że w ogóle w Polsce te brokuły są tak często w sprzedaży. Okej? Bo to nie jest coś takiego bardzo popularnego. Dobra, to idziemy do kory. To kora na kartonie położona bezpośrednio na rabacie. Paulina, wiesz co, powiem ci szczerze, że najlepiej by było zrobić, jeżeli jeszcze nie masz roślin na tej rabacie, to połóż tą korę na kartony i niech ona tam leży i się przekompostuje. Bo jeżeli położysz korę... A jak są posadzone rośliny? No jeżeli położysz korę na kartony i tam są rośliny, no to ta kora będzie się kompostowała na rabacie i w związku z tym ona będzie wyciągała z gleby kilka dobrych górnych centymetrów gleby wszystkich mikroorganizmów, żeby ją rozłożyć, tak? I wtedy w tym samym twoje byliny będą niestety, ale troszkę głodowały, ponieważ byliny nie mają tak głębokiego systemu korzeniowego, jak na przykład drzewa czy krzewy, więc one polegają bardzo na tych górnych pokładach, jeżeli chodzi o mikroorganizmy. Dlatego tak jak mówimy, wróć do naszych podcastów o kompostowaniu, czegokolwiek, o ściółkowaniu, tam mamy o korze, o zrębkach. Najważniejsze jest to, żeby ten materiał był przekompostowany, więc jeżeli nie masz przekompostowanego materiału, to możesz po prostu go rozrzucić, niech on się sam kompostuje, bo bardzo dobry to jest też pomysł, żeby w ten sposób przygotować miejsca pod nowe rabaty. I potem w przyszłym roku po prostu na wiosnę, albo może, no myślę, że na wiosnę dopiero, posadzisz rośliny. Możesz na przykład taką korę podlewać gnojówkami, to też szybciej będą te procesy zachodziły, albo pomieszać ze ścinkami świeżymi trawy. O, i właśnie, mamy ościnki. Teraz Paulina usłyszy, że można ściółkować nieprzekompostowanym i Kasia będzie musiała tłumaczyć dlaczego, bo Emilia pyta, czy ogórki prowadzone do góry, czyli w pionowej uprawie, na podwyższonej grządce można ściółkować skoszoną trawą, suchą albo świeżą skoszoną trawą. Można, ale bardzo cieniutko, a sucha trawa to też, to można troszkę więcej tej suchej trawy. Można, ponieważ trawa tak się szybko rozkłada, to jest właśnie przyspieszacz, aktywator w kompostowniku, że to nie zaszkodzi ziemi. Ale jeżeli używasz świeżej trawy, to rób to w takich cieniutkich warstwach, bo ona zrobi się taką papką bardziej, to będzie taka... Znaczy taka, doł będzie zacznie podgniwać i wydawać bardzo nieprzyjemny zapach. Tak, i będzie wspomagała bakterie beztlenowe, a to nie jest dobre dla ogórków, ani dla niczego innego. Dlatego oczywiście, że można, ale trochę, ale wiem, że ona w ogóle na rabatach wzniesionych warzywa, wiem, że ludzie ściółkują takimi... taką trawą. Mm-hmm. O, tutaj bardzo długie, aż podniosę głowę. Beata wysłała nam zdjęcie liścia pomidora. Na spodzie wzdłuż nerwu liścia jest jakaś sucha, brązowa narość. Po zdrapaniu nerw jest okej. Poza tym nic się nie dzieje. Bez zmian są górne. To są spodnie liście. I się martwi tym, i bo są na dole lekko podwinięte, i bez oprysków na kompoście, bez nawozów, tylko ten jeden krzew ma zmiany na nerwie liści. Już Beato mówiliśmy, że nie ma co się przejmować specjalnie takimi pojedynczymi, drobnymi zmianami na liściach. Usuń liść po prostu, nie ma co. Szczególnie liściach spodnich, dolnych. Słuchajcie,
wszystkie dolne liście już roślina spisuje na straty, więc jeżeli jakiekolwiek chore liście będą, albo brzydko wyglądające, albo przebarwiające się, to zawsze będą te liście dolne, na samym dole rośliny. W związku z tym spokojnie możecie je usuwać, a nawet należy usuwać dolne liście pomidorów. Jeżeli, Beata, na twoich pomidorach, na twojej roślinie jest już pierwsze grono, to koniecznie wszystkie liście, które znajdują się pod tym gronem, usuń, a nawet i więcej, ponieważ te liście będą później zacieniały każde kolejne grono. Pamiętaj, że liście, które karmią roślinę, które są ważne, to są te liście od góry, tak? One są bliżej słońca i one są takimi głównymi zapewniaczami fotosyntezy, tak? Energii dla rośliny. Dlatego te dolne liście nawet należy usuwać i się w ogóle tym nie martwić. Dodatkowo też mówimy często, że o różne odmiany pomidorów mają różne liście i różnie się zachowują. Wiele z nich się skręca i to jest normalne. Na przykład odmiany pomidorów malinowych są zupełnie inne, mają liście niż inne pomidory. Ja na przykład w tym roku od kolegi dostałam pomidora variegata, który ma liście w ogóle takie kremowo-białe. Więc widziałem, naprawdę wygląda jakby był cały chory po prostu. Nie, no dziwnie, tak wygląda, tak jakby on się wygląda jakby po prostu wybielały był, jakby usychał, jakby był nienawożony, nienawodniony. No tragicznie wygląda, nie, bo widziałem te wariegaty. Moim zdaniem on jest ciekawy i wygląda jak Cruella z filmu 101 Dalmatyńczyków. To prawda, ale ja nie mówię, Katarzyno, że on jest chory czy coś. Znaczy zobaczymy, jakie będą owoce taki. Przede wszystkim. Mam nadzieję, wygląda, że owoce nie będą wariegata. Niesamowicie, niesamowicie. Ja spojrzałem na pierwszy raz, myślę sobie, o, zaniedbała ale Kasia swoje pomidory. Prawda, podchodzę, prawda. Patrzę, kurczę, zupełnie nie. Wszystko tak, jest. Agnieszka chciałem też powiedzieć, ma problem, że przegrywamy 1-2 ze Słowacją. Jeden do przez dwóch tego pomidora, przegrywamy ze Słowacją słabo i gramy jeszcze w osłabieniu. I zobacz, tutaj jest pytanie o przesadzanie. Jest, Ania pyta w ogóle o berberysa, ale generalnie pyta o przesadzanie. No myślę, że sporych krzewów, bo berberys, który rośnie, który trzeba przesadzić, to pewnie już jest krzewem nie takim maleńkim, nie świeżą sadzonkę, ale krzewy, które rosną już kilka lat w gruncie i na dodatek w pełni sezonu, kiedy mają pełno kwiatów, kiedy nadchodzą afrykańskie upały podobno. Tak, ma być 30 stopni, więc to jest najstraszniejszy czas, żeby tego berberysa przesadzać, ale jak nie ma wyjścia, to Ania, spróbuj zredukować tą masę zieloną nad glebą, tak, nad ziemią, spróbuj zredukować ją, ale nie przycinając, nie rób z tego żywopłotu, tylko po prostu wytnij powiedzmy 20% całe, albo 10-20% całej korony, ale największe gałęzie, najstarsze. Tak, ale przy samej nasadzie, tak? Nie tak, że gdzieś tam do połowy, tylko przy samej nasadzie po prostu zredukuj. No i musisz jak najwięcej tej ziemi zachować, tak? Czyli taką spróbuj jak najwięcej wykopać, może nawet trzeba mini koparkę, nie wiem jak duży jest, albo na pewno jakąś męską siłę do pomocy. I zanim będziesz go przesadzała, porządnie go nawodnij, podlej go, tak? Podlej go dużo, niech on się napije porządnie wody. Rób to nie w czasie, kiedy jest mocny upał, ale albo wcześnie rano, albo raczej wieczorem. I jak przesadzisz na inne miejsce, to dodaj do tej dziury kompostu, dodaj czegoś przekompostowanego, jakiejś materii organicznej. Możesz dodać oczywiście nawozy, ale tutaj nawozy akurat nie będą potrzebne. W tym momencie on musi mieć po prostu zapewnione dobrze, tak, dobre życie, ale niekoniecznie jedzenie, tak? Na razie on musi mieć lekarstwa, o, mikroorganizmy. I całą procedurę, no, jeśli się już zdecydujesz na to przesadzenie, nie? Tego berberysu natychmiast, zrób po zachodzie słońca. Nie o wschodzie słońca, po zachodzie słońca. Po zachodzie słońca, dobrze. Posadź i solidnie podlej przez najbliższe dni, solidnie podlewaj ten berberys. I podlej go zanim zakopiesz dziurę. Przez tę coraz krótszą noc przecież, prawda? Mhm. Coraz krótszą noc, żeby miał szansę jak najwięcej skorzystać z tej chłodnej nocy, jak najwięcej spróbować wciągnąć korzeniami i gleba, żeby była wilgotna. To, co Katarzyna mówi, zanim posadzeniem, zalać, wsadzić do dołka i zalać solidnie dołek przed zasypaniem. Co sądzisz, Katarzyno, o jodzie albo jodynie w ogrodzie? Ja pamiętam, że w 1986 roku
piliśmy prawie wszyscy jod jakiś taki, nie? Jak Czarnobyl wybuchł. Tak, tak. Kiedyś jak się zrobiło, jak się wywaliło, to też dostało się chyba jodynę na kolano. I się chodziło na fioletowo albo na zielono. Zależy w jakim zaborze byliśmy. Ale w każdym razie stosowanie jodyny, jodu albo na przykład drożdży, to jest coś, czego nie robię w moim ogrodzie, bo uważam, że jest niepotrzebne. Mm-hmm. Czy jest coś, czego nie można ściółkować trawą? Trawy. To chodzi tylko o to, żeby to... Trawę też można, Jacku, teoretycznie, bo jak się używa tych mulczujących... A, ty mówisz o mulczowaniu, ale to nie ściółkowanie, błagam ciebie, Katarzyno. To jest po prostu urządzenie, które mieli, znaczy dostawka do kosiarki, która mieli dodatkowo. Ale ścinki trawy spadają na trawę i to jest ściółkowanie. To jest mulczowanie. Mulczowanie po angielsku to jest ściółkowanie. Ja wiem, no to ale to jest co innego. To jest zupełnie co innego. Nie o takie ściółkowanie chodzi. Ja wiem, ale chcę wytłumaczyć. To jest zupełnie co innego i niemniej jednak się robi, bo powiedziałeś, że trawy się nie ściółkuje i to się jednak robi, ale po prostu nie ściółkować nawierzchni właśnie tak jak Jacek mówi, pewnie o to mu chodziło, na których po prostu rosną rośliny, tak na te rośliny nie przyklepować trawą. Jak jest gleba, to wszędzie. To wszędzie. O Kasiu, o naturalnym środkach walki z kędzierzawatością liści brzoskwini mówiliśmy już dwukrotnie w live'ach. Katarzyna mówi po prostu, że w Wielkiej Brytanii osłania się wiosną drzewka brzoskwini albo sadzi się pod jakimiś okapami, daszkami po to, żeby jak najmniej deszczu padało. Tego wczesnego, a potem po prostu zbieramy, nie? Aneta pyta, czy kompost szadułek ma certyfikat warzywny? Nie ma certyfikatu. Nie ma warzywnego certyfikatu, ale podobno może niedługo mieć, ale na razie nie ma. I teraz pytanie od Urszuli, co zrobić, żeby na przykład kapusty nie kwitły, tylko zawiązywały głowę? Muszą mieć wilgotną glebę. Tak? Muszą mieć wilgotną glebę bogatą w składniki pokarmowe. To raczej nie jest jakimś takim... to naprawdę już muszą być im bardzo źle, żeby, prawda? Żeby nie zawiązywały głowy. Wtedy one nawet może niekoniecznie kwitną, ale najpierw mają dużo... W ogóle kapusta to jest roślina dwuletnia. W związku z tym ona w pierwszym roku w ogóle nie powinna uderzać, prawda? Wybijać w chyba, kwiat. Że to tylko... Tak, dokładnie. Dokładnie. Ona powinna po prostu, jeżeli jakiś jest... problem z kapustą, jakieś są kłopoty z kapustą, to, że nie zawiązuje główki, to raczej po prostu dlatego, że produkuje dużo liści takich, tak? Ale ona też potem może w środku mieć, ja mam taką kapustę, która na początku wygląda, jakby miała same liście, a potem okazało się, że jest ciężki stożek w środku, takie ciężkie naprawdę te kapusty, że nie wiem. Ale jeżeli kwitną kapusty, to jest jakaś podejrzana kapusta, pani Ulo, Ulu, podejrzewam, że to może być właśnie tak, jak Jacek mówi, albo jakaś jednoroczna kapusta typu broku, albo broku. Dokładnie. A co do kapusty, to też są różne odmiany. Niektóre jeszcze nie będą wiązać główek, jeszcze będą mieć listki, bo to są odmiany średnio późne albo średnio wczesne. Te wczesne też mają duże liście, ale już zaczynają rzeczywiście widać, te bardzo wczesne i wczesne zaczynają już wiązać główki, ale takie średnio wczesne czy średnio późne, w zależności jak to jest nazwane, to jeszcze mają liście, jeszcze wyglądają tak słabo, słabiutko, więc to jeszcze nie jest to. Pytanie o żywopłot. O żywopłoty, my lubimy mówić o żywopłotach. Pytanie o sadzonki grabu z gołym korzeniem, bo zostały kupione w marcu, zadołowane, podlane, zasadzone w kwietniu. Nie moczyła korzeni ekipa, ani ich nie przycięła. Na razie nic strasznego nie widzę. Po posadzeniu podlała wszystko i wyściółkowała kompostem Karoliny, zamontowała linię kroplującą i na 800 sadzonek przyjęło się kilkadziesiąt. Skrabu.
Z gołym korzeniem, zakupiony w marcu, to podlewany kilkakrotnie. Ja myślę, że nie wiem, czy on teraz wyjdzie, jak jest, jak już teraz jest tak ciepło, tak gorąco. No połowa czerwca już jest. To znaczy buk jeszcze tu mnie, u mnie w moim nowym żywopłocie z buku jeszcze przez ostatni tydzień, dwa wychodziły ostatnie liście z ostatnich takich zestresowanych sadzonek. Ale grab zazwyczaj wydaje liście miesiąc wcześniej niż buk. W związku z tym podejrzewam, że jednak to było na tym etapie marcowym, moim zdaniem. To wtedy coś się z tym stało. Że może niezbyt dokładnie tak, zadołowane były tak, silne mrozy tak. I być może te korzenie przemarzły. Tak. Karolino, jeśli nie wybiję po prostu do jesieni, a jest szansa, że już nie wybiją, to po prostu trzeba wtedy wymienić. No, bo teraz i tak niczego nie zrobisz. I tak teraz Możesz przyciąć ewentualnie, ale raczej nie wydaje mi się. Nie, to nawet nie ma co przycinać. Znaczy sprawdzić, czy jest zielone, ale jak nie wypuszczą liści do jesieni, to już jest, znaczy do lipca, sierpnia, to już jest po nich i nie ma. To tak tylko lekko pocieszamy z tym mówieniem do lipca i sierpnia, bo już powinny mieć. Sylwia pyta, czy gnojówką żywokostu można podlewać inne warzywa? Gnojówką bo my żywokostu... mówimy, pewnie najczęściej mówimy o pomidorach, tak. Pomidorach. No, ale... Gnojówką żywokostu jak najbardziej można podlewać wszystkie warzywa, które mają jakieś owoce, z których my korzystamy, albo mają kwiaty. Tylko że wiadomo, raczej kwiatów to nie jemy w warzywach, ale można gnojówką żywokostu podlewać rośliny kwitnące w donicach, tak? Bo żywokost ma dużo potasu, a potas jest odpowiedzialny za kwitnienie i za owocowanie. Więc wszystkie kwiaty i wszystkie rośliny, które będą miały owoce, czyli właśnie pomidory, truskawki, tak? Ogórki, dynie, maliny, arbuzy, nie? Cukinie, patisony. I pytanie Adagi Polki o gnojówkę z piołunu. Czy będzie wartościową gnojówką? Ja wiem, że nalewka z piołunu jest bardzo dobra. Piołun ogólnie, Aga, jest bardzo wartościowy, ale wiem z tego też, że jest też bardzo gorzki. W związku z tym używa się go bardzo w malutkich ilościach, więc nie wiem, czy nie trzeba by było sprawdzić, czy tylko w mocnym rozcieńczeniu, bo może ma za dużo czegoś dobrego. Wiesz, jak to jest? Czasami za dużo szczęścia. Tutaj Elżbieta pyta o siatkę i gęstość oczek w siatce, jaką stosuje się na warzywa przeciwko szkodnikom, na przykład mączlikowi. Nie wiem, czy powiesz, jakie to są duże oczka, czy może poprosimy naszych stałych bywalców naszego live'a, żeby wrzucili po prostu pod pytaniem Elżbiety link do siatek na AliExpress i to by było najwygodniejsze, bo ja w tej chwili nie mogę, ale na pewno są słuchacze, którzy pośpieszą z poradą. Elżbieta, wpisz po prostu, jeśli nie doczekasz się odpowiedzi na wyszukiwarce AliExpress i wyszukiwarce AliExpress, wpisz tam po prostu, nawet po polsku, nie trzeba po angielsku, siatka na owady i znajdziesz ileś tam siatek na owady i także będą siatki, które można stosować na zagonach warzywnych. No, wywołałaś dwuletnie, Wiesia pyta, czy rośliny dwuletnie wysiewać na miejsce stałe do gruntu, czy najpierw do doniczek? Wiesiu, z roślin dwuletnich do gruntu można zrobić rozsadę. Trzeba znaleźć gdzieś w warzywniku, albo jak masz jakiś kawałek wolnej ziemi, miejsce, gdzie możesz sobie zrobić rozsadnik, czyli takie przedszkole dla roślin. I tam normalnie siejesz w rzędach, tak jak marchewkę, te roślinki dwuletnie, te kwiaty, tak? I później i robisz to czerwiec do połowy lipca, powiedzmy, tak? I później we wrześniu powinnaś już mieć ładne sadzonki. Do tego czasu, jeżeli posiałaś za gęsto, to może będziesz musiała to przerwać. I też często bywa tak, że po prostu ludziom trochę szkoda tego przerywać, w związku z tym po prostu wykopują i robią z tego, pikują to po prostu, tak? Albo znowu na rozsadniku, albo do doniczek mniejszych, na przykład do dziewiątek. I we wrześniu, na początku października, we wrześniu powinnaś mieć już ładnej wielkości sadzonki,
I wtedy możesz je już sadzić na rabaty, na miejsca stałe, gdzie będą kwitły wiosną przyszłego roku, albo możesz przezimować gdzieś zadołowane w ogrodzie, w tych doniczkach, albo na tym rozsadniku, albo w inspekcie, albo w szklarni i dopiero wysadzić wiosną na miejsca, w których chcesz, żeby rosły. Także w ten sposób. Mhm. Przemarsz wojsk na grządkach Katarzyny, bo wyszły jej z grządek rzodkiewki, szpinak i rukola. Smacznego, pewnie pyszne były. I co może wysiać w ich miejsce teraz? To jest pierwszy rok, w którym Katarzyna działa w ogrodzie i nie zaplanowała porządnie, co z czym i po czym i kiedy będzie uprawiała. Ma puste zagony. Co teraz będzie mogła powysiewać, prócz ukochanych buraków, wszystkich ukochanego warzywa, które spokojnie można siać. Tak, buraki można spokojnie siać, ale Katarzyna, możesz tak naprawdę dużo rzeczy spokojnie siać, takich szybkich plonów, i to może być właśnie, mogą być sałaty. Też, jeżeli to nie jest w jakimś super gorącym miejscu, to też i szpinak, i sałata właśnie możesz wysiewać teraz możesz wysiewać spokojnie jeszcze koperek, bazylię, rukolę. Możesz również wysiewać na rozsadniku, w warzywniku, nasiona jarmużu, albo brukselki, albo kapusty późnej, albo wczesnej, bo to ja nie wiadomo, to chyba już raczej na porze, pewnie późna. Ale brukselka, jarmuż spokojnie. Tak, ale kapusty takie różne właśnie późne też. I później to samo, co ma się dziać z tymi roślinami dwuletnimi, to samo musisz zrobić właśnie z tymi kapustnymi. Potem jak one wzejdą, będą troszkę większe, to je rozsadzić, żeby były dalej od siebie. Są kalafiory, które też można siać właściwie przez cały rok. No teraz mniej rzeczy boi się chłodu. Możesz wysiewać szczypiorek, możesz jeszcze wysiewać, słuchaj, groszek cukrowy, groszek normalny ogrodowy, możesz fasolkę szparagową jeszcze wysiewać, możesz jeszcze wszystko wysiewać tak na dobrą sprawę. Już jeśli fasolkę szparagową, to najlepiej karłową. Tak. Idź już bardziej w karłową fasolkę szparagową, bo ta tyczna potrzebuje dłuższego okresu wegetacji, po prostu będą jeszcze mniejsze plony niż będziesz się spodziewała. Ale nawet słuchaj, jeszcze fenku. Ale powiedziałem o buraczkach, ale to znaczy, że korzeniowe, czyli marchewkę. A. Spokojnie możesz też jeszcze wysiewać, tak? Jeśli masz dzieci, to koniecznie wysiej marchewkę. Ja już swoją jeden rządek tej Paris Mark Atlas zebrałem, zjadłem z strączkami groszku cukrowego, takie cudownie na parze zrobione. A ja dzisiaj jadłem swoje pierwsze ziemniaki. O, gratuluję. Ziemniaczki z kapustką, tak, z masełkiem, z kopereczkiem, wszystko z ogródeczka. No. Tutaj jest pytanie o drzewka od strony wschodniej. To chyba wszystkie. Wydaje mi się, że przed tygodniem było bardzo podobne pytanie o sadzenie drzewek po stronie wschodniej, ale po stronie wschodniej no nie ma problemu, tam wiele roślin da radę, bo tam spokojnie słońce bardzo długo świeci. Tak, te wszystkie jarzębiny, jabłonki rajskie, bez czarny, bo to też jest drzewko tak naprawdę małe. Także to wszystkie takie naturalne rzeczy możesz tam spokojnie, Sandra, sadzić. Ładne. Paweł pyta, wśród kiedy tego, co powiedziałam, jest dużo różnych odmian. Paweł pyta, kiedy stosować mączkę kostną, czyli tę mączkę rogową. Paweł, mączka kostna, mączka rogowa. No nie wiem, czy mączkę kostną, czy rogową, bo kostna jest troszkę inna. Mączka kostna to faktycznie, jeżeli to jest prawdziwa mączka kostna, to ona będzie jak mączka i ona będzie z kości. I ona będzie się szybciej rozkładała niż wióry rogowe, ponieważ po prostu jest mniejsza. Ale i jedne, i drugie nawozy, to nie ma znaczenia. I mączkę kapustną, Boże, już wiadomo, o czym ja myślę. I mączkę kostną, i wióry rogowe, to wszystko stosujemy wiosną, ponieważ rośliny będą potrzebowały jedzenia, no powiedzmy, od początku lata do końca lata, tak, a akurat te zostaną i tak na dłużej, bo to są długo rozkładające się nawozy, ale czyli wiosną, około kwietnia powiedzmy, w Anglii już można w marcu, bo jest troszkę wcześniej, i na pewno przede wszystkim na rośliny wieloletnie. Mszyca na burakach u Pauliny, nic nie działa, siać od nowa, czy problem powróci? No, zmyć mszycę normalnie pod wodą. Nie?
Ja bym tak zrobił, ale też zastanowił się, dlaczego jest tak dużo mszycy na burakach. No, może być mszyca na burakach, ale jeśli to jest problem tak duży, że zastanawiasz się, to znaczy, że coś jest z burakami, czy siać się od nowa, to bym zastanowił się nad tym, gdzie rosną te buraki, na jakiej glebie i w jakim miejscu, albo czy nie jest zbyt zacienione, bo burak liściowy to jeszcze da sobie radę, ale burak, który idzie w korzeń, no, żeby dobrze rosnąć i mieć zdrowe, piękne liście, potrzebuje słońca, więc może tutaj jest pytanie. Teresa pyta o świeżą trawę, odpowiadaliśmy o świeżą spokojnie trawę. Spokojnie, możesz siłkować świeżą trawą, tylko tylko cieniutką nie warstwą. Nie za grubą warstwę. Często, ale cienko. Joanny kapusty zaatakowała prawdopodobnie śmietka, poobrywała do połowy liście, co jeszcze może zrobić, pyta. Śmietka to nie atakuje liści, tylko raczej atakuje korzenie. Śmietka to jest taka muszka czarna, która składa swoje jajka w korzeniach kapustnych roślin różnych i potem jak te jajka się, z nich wylęgują się, wylęgają się z nich larwy, które żerują na korzeniach roślin kapustnych i tu jest problem. Dlatego właśnie kapustne rośliny przy sadzeniu trzeba bardzo mocno ubijać dookoła pędu, tak, żeby tamte muszki nie dały rady wejść i też przykrywać siatką, tą, o której wcześniej Jacek mówił. Jeżeli to jest na liściach, to może być mączlik, tak to się nazywa? Bo ja zawsze mylę te dwie rzeczy. Te takie białe muszki latające. Mączlik. Mączlik, no właśnie, widziałam. Mączlik, to może być mączlik, jeżeli to jest na liściach, ale wtedy no, można poobrywać liście, tylko mączlik ma to do siebie, że on po prostu weźmie i odleci, zaraz przyleci z powrotem na inne liście, usiądzie, to jest niestety ten problem, że on lata. Okrywać siatką albo podsadzić solidnie aksamitką na przykład i pocierać tą aksamitką, niech on wącha tę śmierdziuszkę i niech koniecznie on stosujcie aksamitkę w warzywniku, wszędzie gdzie się da właśnie, to jest prawda, muszę też wsadzić. U Katarzyny, proszę bardzo, żyję wspomnieniami z wczoraj, w warzywniku pomiędzy chyba kapustnymi, już nie jestem pewien, chyba tak, rośnie jeden cały długi rząd aksamitki. Też jest pytanie zawsze o tę aksamitkę, to takie posadzone, żeby tylko prowokować do pytań, ale bardzo dobrze, bo przynajmniej można odpowiadać. Elżbieta ma w ogrodzie dużo podagrycznika i pokrzywy, które kosi, daje na kompostownik, ponieważ jej żywokost jest jeszcze mały, to z podagrycznika robić gnojówkę na potas. Nie wiem, czy to było pytanie, czy ona po prostu robi gnojówkę na potas, więc być może to jest stwierdzenie, że robi gnojówkę na potas, a jeśli pytanie, to tak, z podagrycznika rób gnojówkę na potas. To nie jest taka zawartość potasu jak w żywokoście. W żywokoście, ale lepszy rydz, wiecie, niż nic. Na pewno dokładnie. Coś dobrego zrobi. O, Ewelina pozdrawia nas z urlopu nad morzem. Wreszcie ma czas, by posłuchać nas na żywo. Bardzo się cieszymy. Życzymy dobrej pogody. Bo chyba będzie. Agnieszka na temat zielonych mszyc na lubczyku, które ma w domu. Co zrobić? Myć. Agnieszka, lubczyk jest rośliną, która powinna rosnąć na dworzu i on jest strasznie nieszczęśliwy w domu. I niestety, jak on jest nieszczęśliwy, to on będzie atakowany przez różne świństwa i musisz mieć oko, wiedząc, że powiem ci szczerze teraz, Agnieszka, że w ogóle rośliny w domu są trudniejsze w uprawie niż na zewnątrz, bo na zewnątrz one mają łatwiejsze życie często, szczególnie latem. Dlatego jak masz w domu jakiekolwiek rośliny, to musisz mieć na nie częściej oko, szczerze mówiąc. Musisz sprawdzać częściej, czy nie pojawiają się już jakieś pierwsze zielone mszyce, czy też te białe, maluśkie muszki. I jak tylko zobaczysz jedną, dwie, to wtedy od razu bierzesz chusteczkę albo pod wodę i ściągasz tę mszycę. Ale myślę, że lubczyka spokojnie możesz całego wsadzić pod prysznic albo pod jakiś strumień wody i to wszystko zmyć, ale przy
roślinach w uprawie domowej, szczególnie takich jak lubczyk, które preferują uprawę na zewnątrz i to przez cały rok, bo lubczyk jest normalnie byliną, która w Polsce rośnie na zewnątrz, to musisz brać pod uwagę to, że on będzie się w domu gorzej czuł i przez to będzie bardziej chorował, dlatego może nie da rady mieć jednego lubczyka przez ileś lat w domu, tak? Tylko po prostu trzeba będzie jako zioło zaopatrywać się w niego częściej. Mm-hmm. Pytanie o ziemniaki od Uli Wiśniewskiej. Ula pisze, ma te First Early Charlotte ziemniaki w workach, teoretycznie powinny być gotowe według tego rozkładu jazdy ziemniaczanego, a dopiero kwitną. Ale to jest fajne pytanie, bo można tutaj zadać pytanie, kiedy dokładnie, to co ona pyta, kiedy zbiera się ziemniaki? Po czym poznać, że ziemniaki są gotowe do zbioru? Bo te kwiaty ziemniaków to jest jeden z pierwszych sygnałów, że ziemniaki będą chciały już niedługo, no jeszcze parę tygodni, ale dojrzewać. Tak, ale pod koniec miesiąca to jest jeszcze dużo czasu, bo mamy dzisiaj 14. Także do końca czerwca jeszcze jest sporo czasu, one mogą jeszcze bardzo mocno urosnąć. A powiem szczerze, że dzisiaj zbierałam ziemniaki, te ziemniaki, które będą miały na obiad, tak naprawdę to były nielegalne ziemniaki. To były ziemniaki, które zostały na zagonie z ziemniaczanem zeszłego roku, najwyraźniej żeśmy źle wyzbierali w zeszłym roku. Zostało trochę ziemniaków, one wykiełkowały i rosły pomiędzy cebulami. A jak wiadomo, cebule bardzo lubią mieć czysto przy pędzie, w związku z tym ja dzisiaj postanowiłam te ziemniaki wykopać, chociaż bardzo mi chciałam je tam zostawić, bo im więcej ziemniaków, tym dla mnie lepiej w moim życiu. Ale te ziemniaki, słuchajcie, miały już tak po 30 centymetrów niektóre, albo i więcej, i one jeszcze w ogóle nawet nie myślały o kwitnieniu. I już ja je wykopałam i wiele z nich jest takiej wielkości, słuchajcie, bardzo ładne, małe, piękne, białe ziemniaki, na pewno będą smaczne, jak nie wiem, już nie mogę się doczekać. Piłka do golfa widzę. Tak, coś takiego, tak, i mniejsze oczywiście też, ale nie było większego niż piłka do golfa, no ale wystarczy. Więc zobacz, Ula, one są już w takim stadium, a jeszcze w ogóle nawet nie kwitną, więc zastanawiam się, że jak twoje zakwitną, a na pewno za 2 tygodnie już będą kwitły, to będą na pewno już do zbioru, bo szarlotki też, kiedy nie mają być duże, early szarlotki, one mają być malutkie. Że można już zbierać teoretycznie ziemniaki. Teoretycznie powinny przekwitnąć ziemniaki, żeby były dobre do zbierania. Więc już niedługo, Ulu, po prostu będą przekwitały. 5 minut zostało do końca live'a. Mecza. Chciałem powiedzieć, że skończył się mecz. Skończył 2-0, się mecz. 2-1. Niestety 1-2 przegraliśmy ze Słowacją. Dobrze. No dobrze. Tu pytanie o... Zobacz, cały czas się powtarza. Pytanie o drzewka owocowe od wschodniej strony. A to były owocowe. No teraz dodała owocowe. Sandra owocowe, bo wcześniej napisała wiśnie i porzeczki spokojnie można i agresty od wschodniej strony sadzić, więc już nie będzie problemu. I pytanie o pomidory od Beaty, bo ładne, duże, zielone już kwitną owocowe bez zasilania. Czy dawać jakiś pokarm, czy na razie nic, aby nie przedobrzyć z pomidorów, które dobrze rosną, mają ładne, zielone, duże pomidorki? Wiesz co, Beata, możesz spokojnie, jeżeli dobrze rosną i rosną na kompoście, to nie musisz ich moim zdaniem nawozić, ale raczej też nie przedobrzysz, więc jeżeli chcesz im dać jakąś gnojówkę raz na 2 tygodnie, raz na 3 tygodnie, to możesz, bo i tak nie przedobrzysz, bo to wszystko jest naturalne. Tylko używaj od tej dobrej gnojówki, niech cię nie korci, żeby użyć pokrzywy, bo możesz tam zaburzyć tą piękną harmonię, że duże, ładne owoce i tak dalej. Tak? Także ja uważam, że jak wszystko jest dobrze, to nie ma co kombinować. Niech sobie rosną tak jak rosną, a ty zamiast robić gnojówki, usiądź sobie z drinkiem i ciesz się ze swojego ogrodu. O rdze gruszy pyta Anna, jak ekologicznie uratować młode drzewko, które dopadła rdza gruszy. Rdza gruszy to jest... Najpierw sprawdzić, czy nie ma jałowca w okolicy. Tak, a to jest bardzo trudne, bo jałowiec może być gdzieś u sąsiada, może być w lesie, bo u nas naturalnie rosną jałowce w Polsce, także niestety rdza gruszy to jest coś, co się bardzo często w Polsce zdarza, no nie tylko w Polsce, na całym świecie, gdzie rosną grusze, więc jeżeli to jest małe drzewko, to możesz jeszcze spróbować na przykład po prostu polepszyć mu życie, tak jak mówimy, ściółkować, dodawać materii organicznej, opryskać to drzewko na przykład albo właśnie tymi emami, albo jakąś dobrą gnojówką, albo tym wyciągiem z alg morskich, jeżeli już naprawdę musisz próbować zbierać te porażone liście,
ale jeżeli to będzie się działo rok po roku, no to będziesz musiała zastanowić się, czy warto tą gruszę w ogóle używać. Nie używać, uprawiać. Mm-hmm. Wiesia o lubin pyta, bo kupiła sadzonki lubinu, są w doniczkach i duże liście. Zauważyła, że niektóre listki zaczynają więdnąć, bo jeszcze jak pomóc, bo przez 10 dni muszą zostać w doniczkach. Ale jeśli to były doniczki ze szkółki, to raczej nie przelałaś, tylko raczej one po prostu mają już ciasno, tak, mają wypełnione korzeniami, mało ziemi i po prostu teraz, jak są gorące dni, to te listki po prostu klapną, bo mało wody mają. Solidnie podlewać, a jak klapną mocniej, to po prostu wsadzić do wiadra z wodą, tak, i niech się napiją miski, do końca wiadra, solidnie. Do wanny, niech się napiją. Jola przegrała walkę, widzę, z nornicami w foliaku w ogródku. Jola, a spróbowałaś kupić klatkę taką malutką i tam zwabić nornicę do środka i potem je gdzieś wywieźć? No nornice się na pewno skuszą na jakiś przysmak w tej klatce. Ja powiem szczerze, że ja też mam w szklarni, ale kreta tutaj w Toad Pool i ten kret sprawia, że moje oberżyny w ogóle nie chcą rosnąć, bo on cały czas im chodzi pomiędzy tymi korzeniami. To jest naprawdę masakra. Mam dwie szczepione papryki. I powiem wam, że różnica pomiędzy tymi szczepionymi paprykami a resztą roślin jest ogromna. Te szczepione papryki o wiele lepiej rosną niż tamte pozostałe. No i ten kret ciągle chodzi i to mnie bardzo denerwuje też. Wiesz co, okej, to w takim razie ostatnie pytanie, bo jest 19:59 i będziemy żegnać się z naszymi słuchaczami. Pytanie od Molly Moon. Obumierają młode końcówki gałązek, jabłonek i gruszy. Obumierają, czyli więdną, czernieją i zamierają. No. I co to może być? Ale czy one najpierw nie robią się takie srebrzyste, te końcówki gałązek, jabłoni, zanim one zwiędną? Srebrzysto takie białe, nazwijmy to, bo to mi wygląda po prostu na mączniaka, który tak niestety atakuje młode przyrosty jabłonek, że one robią się takie białe, takie srebrzysto-białe, pokryte takim kutnerem. Nalocikiem, kutnerem, o to właśnie dobre słowo, więdną rzeczywiście, a jak czernieją, no bo obumierają, bo usychają. Chyba, że to chodzi o coś innego, ale... To znaczy, jeżeli no bo chodzi jabłonki, o... Jabłonki raczej na nic innego tam, prócz parcha i mączniaka, raczej rzadko zapadają na jakieś inne choroby, kory czy drewno. To może być spowodowane w tym roku tą naprawdę trudną wiosną, ale akurat jeżeli chodzi o jabłonie, to naprawdę można spokojnie te wszystkie końcówki obciąć, ponieważ... teraz latem i tak będzie dobry czas na letnie przycinanie jabłoni. I to podejrzewam, że większość tych końcówek wtedy i tak by poszło, że tak powiem. Także to by było ciekawe, po prostu, żeby to może pomogło i przy gruszy też. Także jeżeli to się pierwszy raz dzieje, ten rok, pierwszy rok, to po prostu przytnij te końcówki i zobacz, co się będzie działo w przyszłym roku, ale zapewnij im właśnie ściółkowanie, opryski jakimiś dobrymi rzeczami, żeby w jakikolwiek sposób tym wszystkim rośniącym, słuchajcie, w tym roku trzeba pomóc, bo naprawdę jest im ciężko. A jeżeli macie inwazję nornicy, to sprawdźcie, czy macie inwazję, bo często jest to, że to jest jedna, dwie nornice, które robią rozpierdziuchę w całej szklarni. Jedna. To jest pierwsze. Nawet ja miałam jedną nornicę u siebie w ogrodzie. I naprawdę i w tunelu miałam raz jedną i w ogrodzie też w tym roku miałam jedną. A jeżeli chodzi o mrówki, to Magda, musisz ściółkować i podlewać, bo mrówki nienawidzą dobrze, ziemi ty, pani, mokrej. Pani zaczyna odpowiadać na pytania, których nie wyświetlamy. To nie, jest no, nieuczciwe. Nie, no ja wiem, bo my już ostatnie nie pytanie Doroty. Doroto, jeśli masz marne sadzonki pomidorów, to jeszcze możesz je kupić. Wpadaj do ogrodu Katarzyny, bo widziałem, że jeszcze trochę sadzonek pomidorów szczepionych i tych F1 i tych wisianych z nasionek pięknie wyglądających i pięknie kwitnących jest i jeśli nie masz blisko do ogrodu Katarzyny, to gdziekolwiek zajedź, być może jeszcze mają pomidory w sprzedaży, warto jeszcze sadzić naprawdę pomidorki do gruntu czy do szklarni, jeśli wasze są słabe.
Och, ten napis na koniec. Nie wiem, chciałbym zostawić, ale zostawię także podziękowania. Iza ma fajnego psa, więc niech sobie może tam sobie zaraz zrobić okłady z psa i się zaraz przestanie stresować. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Do usłyszenia w czwartkowym live'ie i zapraszamy do Ogrodu Katarzyny w sobotę i w niedzielę, jak mówiłem, od 11 do 16. Dziękuję. A ja zapraszam na mój program i zapraszam na vloga, bo właśnie się ładuje. Może się załaduje dzisiaj. Dziękuję, Katarzyno. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. Pa, 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 pa.